Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwejgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a dziś rozmawiamy o ofierze Lecha Kaczyńskiego, o Tomaszu Komendzie, który zmarł kilka lat po tym, jak opuścił więzienie po spędzeniu tam 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił. Dlaczego nazywamy go ofiarą Kaczyńskich, a dokładniej Lecha Kaczyńskiego, chociaż jest to ofiara ich polityk? Dlatego, że w 2001 roku Lech Kaczyński publicznie jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny poszczył na Tomasza Komendę. To jest ten moment, wziął sobie tę te teczkę tej sprawy. I udzielił wywiadu, w którym mówił wprost. Brutalnie zgwałcono, a później zamordowano piętnastoletnią dziewczynkę. Właściwie, jeszcze dziecko. Znaleziono jej ciało z rezerwanymi narządami rodnymi i prokurator odpowiada pełnomocnikowi rodziny, że co najwyżej może jednemu ze sprawców postawić zarzut gwałtu. Są ślady zębów tego zbiera, ślady DNA, wszelkie możliwe znaki i nie można postawić zarzutu. Taki sposób interpretacji praw człowieka, które czynią przestępców bezkarnymi, a ofiary bezbronnymi, stanowi zagrożenie dla porządku społecznego e, i e, wtedy też e, Kaczyński e, nie tylko ściągnął akta komedy do Warszawy i sam zajął się sprawą, ale również mówił, że to właśnie e, Dolnośląskiej Prokuraturze potrzebne są zmiany właśnie z powodu opieszałości w sprawie w zbrodni Miłoszycach. E, e, to były e, te, takie e, Wypowiedzi Kaczyńskiego były po prostu sygnałem, że musi się znaleźć winny. On uruchomił, zapadnie. To jest właśnie ta najgorsza. Pokazał winnego, Janku. Pokazał tak, winnego. Tak, i to jest ta najgorsza z tych możliwych rzeczy, kiedy wpływowy polityk, w tamtym czasie bardzo popularny, bo pamiętajmy, to jest chwilę przed tym, jak on na fali tej swojej popularności, twardego człowieka. Zbudował sobie taką popularność, że wygrał prezydenturę w Warszawie. Szanowni Państwo, o tym się wydaje niewiarygodne, jak pisowiec mógł wygrać wybory w Warszawie, prawda? Przecież on pokonał tam Andrzeja Olechowskiego. A wygrał to właśnie na fali przestępczości, która jeszcze w tamtym czasie dogorywała. To była ta przestępczość. Jak to można powiedzieć, Państwo tego nie pamiętacie, ale dzięki pisowi sobie można już troszeczkę tego przypomnieć. Że w latach 90. po prostu gangsterzy śmiali się z policji. To były po prostu klimaty tego typu, że na starówce zamknięto wszystkie restauracje w pewnym momencie jako protest przeciwko temu, że policjanci nie potrafili ochronić restauratorów przed ściąganiem karatu, a bardziej nie chcieli, ponieważ uważali, że to jest ich problem, ewentualnie sami byli w układach. Z gangsterami. To była jeden z większych, głośniejszych protestów, to była połowa lat 90. ale to w ten sposób sobie funkcjonowało. Dopiero gdzieś tam na początku XXI wieku to się zaczęło zmieniać i Lech Kaczyński na samej retoryce, jego zapowiedzi o groźnym, o ściganiu groźnych przestępców, nie miały sobie żadnego pokrycia. To była tylko czysta retoryka bardzo fajnie sprzedająca się w mediach, jak mały pan po prostu wychodził i mówił mocne rzeczy i zresztą kompletnie nieprawdziwe, bo nie było DNA wskazującego na komendę. Były te ślady ugryzienia, które jak wiadomo potem się okazały po prostu źle odczytane i to było po prostu dopasowywanie tego podwinnego i to jest w tej historii, która kosztowała ten wywiad Lecha Kaczyńskiego kosztował oczywiście nigdy nie będziemy mieli 100% pewności, ale można po prostu przypuszczać, że gdyby nie ten wywiad, to sędziowie i prokuratorzy nie byliby tacy chętni w dojeżdżaniu komendy. Oni funkcjonariusze to ukierunkowali swoje działania chociażby na sąsiadkę, która przesądziła, przesądziła o tym, że, że y, Tomasz Komenda został zatrzymany. Y, ci funkcjonariusze, którzy y, rzeczywiście no, popełnili takie elementarne błędy w śledztwie, a być może nie błędy, być może uważali, że no, tak trzeba. Skoro najwyższe te czynniki tego się domagają, Kaczyński, dwóch Kaczyńskich razem, razem z później Ziobro przyjęli przyjęli tą, tą taką doktrynę, że oni są mocnymi ludźmi, którzy walczą z przestępczością. Tak naprawdę chcieli przypisać sobie. To, że ta fala przestępczości się zmniejsza, chociażby likwidację pruszkowa i Wołomina, do której przysłużyły się inne partie i Kaczyńscy mieli z tym mało wspólnego albo nic. Tak to trzeba powiedzieć. To ciężka praca funkcjonariuszy, która rzeczywiście rozbijała pruszków i, i, i Wołomin. Bo rzeczywiście sytuacja była była już bardzo, bardzo tak. Tak zagrażająca państwu, że to już też musiało się, musiało się w końcu yy, skończyć. I wystarczy pokazać funkcjonariuszom yy, ten kierunek, i funkcjonariusze nie dbają o fakty, nie dbają o dowody. Yy, to wiem, że to jest słabe porównanie, ale wiem, jak jest w naszych sprawach. To jest nieistotne. Wystarczy dwóch, trzech, jakieś źródła osobowe, które pomówią, powiedzą. Sędziowie, którzy w zasadzie no, muszą wierzyć, bo wierzą funkcjonariuszom, wierzą prokuratorowi i pomijają, to jest to, z czym ja się zmagam. Na przykład, szanowni państwo, pomija się permanentnie dowody niewinności, które ja muszę wskazywać. I, i za to nikt, żaden z prokuratorów, żaden, żaden z funkcjonariuszy nie ma żadnych e, zarzutów. Tego im nie wolno robić, bo ja pokazuję, proszę bardzo, dlaczego nie pokazujecie dowodów niewinności, dlaczego nie pokazujecie, powinniście jedne i drugie robić. I, i gdyby pokaza pokazać te dowody w stosunku do Tomasza Komendy, nie byłoby tej tragedii. A człowieka poprzez taką nagonkę, e, pokazanie dwóch małych e, ludzi, słabych, którzy mali, mieli jakieś takie ciągoty do tego, żeby być szeryfami sami Państwo wiecie, to jakieś uwarunkowanie psychologiczne, czy drugi ziobro, który zaczął od kablowania swoich kolegów, z którymi spał w jednym pokoju w akademiku, nagle musieli wyrosnąć na twardych ludzi. Nie rozumieli, że ta sytuacja musi być wyważona, że yy, można skrzywdzić, nie wolno, nie, nie kierowali się yy, tą najważniejszą doktryną... doktryną prawa karnego, że wątpliwości powinny być yy, rozstrzygane na korzyść oskarżonego czy obwinionego. Nie. Wątpliwości to są je, według nich jeszcze gorzej. To znaczy, że się świetnie ukrywa. I, i, tak, to, i tak to wyszło. I, I sytuacja, która jest wstrząsająca, tym bardziej, że no, rzeczywiście wiem, jak w więzieniu funkcjonują ludzie skazani. Czy podejrzani o takie przestępstwo. Jest mi serdecznie żal y, Tomasza Komendy, który rzeczywiście te 18 lat był horrorem. Szanowni Państwo, horrorem. Ja rozumiem to. Nie chcę już wchodzić w te szczegóły, ale rzeczywiście ten, ten człowiek, ten człowiek naprawdę przeżył piekło. Teraz koncentrują się wszyscy na pieniądzach, na tych. W kilkunastu milionach i ja rozumiem, że to jest najważniejsze. A takich pieniędzy, które z, m, mogły zadośćuczynić czy zwrócić temu młodemu człowiekowi to, co on tam przeszedł. Naprawdę. Przyznam się Państwu, że ja sam mam taki stosunek do pedofilii, do ludzi z, z, skazanych czy podejrzanych o takie przestępstwa. Taki no, bardzo ostry wykształciło, wykształciło to we mnie więzienie. Ale ten mój stosunek przejawia się tym, że ja nie chcę mieć z nimi do czynienia. To znaczy nie pozwalam, nie pozwalałem się z nimi osadzić, żeby razem mnie z nimi utożsamiać. W związku z czym musiałem do nich podchodzić w sposób niezwykle radykalny musiałem być dla nich zagrożeniem, dlatego nie zabierali stamtąd. To ja ich. Yy, nie szanuję, nie chcę słuchać ich, ich wyjaśnień, natomiast jestem ostatni, który pozwoliłby na to, żeby ich w jakiś sposób gnębić. Niech sobie radzą. Nie trzeba ich. Yy... Tomu, ale zostawmy, zostawmy już tak. ten wątek, bo tak. to, to, dlaczego państwo opowiadamy dzisiaj, przypominamy tą historię. Komenda był niewinny. Tak, komenda był niewinny, miał takie inne, bo to jeszcze 18, o tym się nie mówiło, to było 18 lat więzienia, to o czym Tomek mówi, z piętnem pedofila, z piętnem, tak. to jest, to jest po prostu, to były znęcanie Bołkiciela się. Połki na... sielanieletnika. tam. Tak. tak. Znęcanie się nad nim, torturowanie go, to są pewnie rzeczy, o których nie powiedział pewnie nikomu o zakresie tego, w jaki sposób był zapłacił za pomyłkę wymiaru sprawiedliwości, pomyłkę, do której rękę przyłożył Lech Kaczyński, i to jest, ale to jest, wiecie państwo, oprócz, oprócz tego, co oni złego robią, Mówię o braciach Kaczyńskich, kiedy dotykają się o Zbigniewie Ziobrze, kiedy dotykają się wymiaru sprawiedliwości, bo próbują ręcznie kierować atakiem, czy to na przeciwników politycznych, czy też na ludzi, którzy ich denerwowali. Weźmy na przykład, szanowni państwo, teraz były mowy o tym, że jest problem z Ziobrą, bo jak potrzebuje leczenia. Nie wiemy akurat, bo to jest tak zwane trudno weryfikowalne, ale w, obiegała wieść niosła, że nie było e, ludzi, którzy chcieli go leczyć. No Bo po tym, co on w tym zrobił. W się wypadku, który mu uległ w Warszawie i miał problem z barkiem. W MSWIA nie, nie znalazł się lekarz na wołoski, który chciałby mu. Tak, dlatego że on po tym, co on tym, zrobił. Do szpitala do szpitala dyżurnego inny. Tak, dlatego że po tym, co on zrobił e, ludziom, którzy operowali jego ojca. Gdzie zamienił im życie w piekło, zarzucając im, że jego ojciec zmarł w wyniku zaniedbań, że po prostu. Przyjaciółce domu, tak samo, też. pani I, doktor. Tak, i to, to że po prostu yy, wiecie państwo, no, o, to, to są takie rzeczy, oprócz tego, które mówię, że gdzie ręcznie tam wchodzą, sterują, że ta ich ręczna działalność ma również, no bo czy Lech Kaczyński chciał skazać niewinnego? innego? Nie. Do nich nie docierało, że skutkiem ręcznego sterowania i skutkiem narzucania tego typu e, dyrektyw, że macie przestępcę, macie zbrodniarza, nie macie prawa go wypuścić, są właśnie pomyłki wymiaru sprawiedliwości. Że nie wolno e, w tego typu, że lepiej jakkolwiek to źle brzmi lepiej jednak wypuścić jednego e, winnego niż skazać jednego. Niewinnego, tak jak komendę. Że lepiej po prostu ostrożniej podchodzić do tych i nie zmuszać, nie przymuszać ludzi. Bo nie wszyscy, bo jak widać, wiecie Państwo, tam zabrakło jednej osoby z kręgosłupem, która powiedziałaby głośno nie. To zawsze jest tak, wiecie Państwo, skąd my wiemy, że byliśmy inwigilowani? Skąd wiemy tego? Dlatego, że częściowo na przykład część funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznała, że. To, co nam robią, jest przekroczeniem wszelkich dopuszczalnych granic. Chcę, bo nawet czy SKW nawet napisało to. A, to nie... SK, a w SKW, szanowni państwo, to w, przy naszych nazwiskach figurowała gdzieś tam odmowa wykonania rozkazu, a. czyli ktoś po prostu y, wpisał zachował się, jak to mówi y, klasyk, jak trzeba czyli napisał od, w, w odpowiedzi na jakieś żądanie napisał, że. Odmowa wykonania polecenia, bo nosi ono znamionę. Znaczy nie, znaczy nosiło, że przestępstwo, że po prostu domaganie tak. się wypełnienia przestępstwa. Generalnie ani mną, ani Tomkiem nie ma prawa się zajmować SKW, bo niby dlaczego. Tak samo jak rzecz o CBA się nami nie ma prawa zajmować, nie miało prawa w tym, bo nie funkcjonowaliśmy w żadnym obszarze działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego, co zresztą sąd wytknął. Że, jeżeli jakiekolwiek organy ścigania chciały się zajmować na przykład rzekomą sprawą przestępczą, w którą zamieszany miał być Roman Giertych, gdzie mu próbowali postawić zarzuty, to nie powinno robić tego CBA, tylko Policja Gospodarcza, ponieważ Centralne Biuro Gospod... Antykorupcyjne ma zupełnie inny zakres działań. Natomiast oni używali tych służb, do których mieli największe zaufanie. Gdzie oni po prostu dojeżdżali ludzi, wiecie Państwo, to jest używanie służb. Nawet, wiecie Państwo, tutaj niestety część ludzi, polityków Platformy Obywatelskiej ulega magii. Tu przestrzegam pana Tomasza Siemoniaka, żeby nie dał się nabrać, nie dawał się nabrać na teksty w rodzaju, że co prawda to było złe i bezprawne, ale nie możemy tego pokazać, bo to będzie zbyt dużo informacji dotyczących działalności kuchni i służb. My ciężko przełożyć się... informacje operacyjne na dowody procesowe, nie ale tylko. trzeba działać, trzeba działać. To jest takie pieprzenie w bambus, yy, panie Gminie. Tak, mi chodzi o, ale mi chodzi o to, że yy, nie pokazywanie pewnych patologii, żeby chronić zakres i możliwości operacyjne służb. Bo powiem Państwu, my znaliśmy zakres, a mimo od wszystko mnie osobiście zszokował to, że nie tylko wobec mnie była stuprocentowa kontrola stosowana, operacyjna przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale również wobec moich bliskich. Czyli wiecie Kasy, Państwo... Notatek tak, o bliskich bez... tak. Moich żadnych... i... Bez żadnego powodu. Tak, bez ogóle... do postawienia zarzutów, Bez czegokolwiek. Bez, be, bez w ogóle tego. Po prostu totalna inwigilacja. I panie ministrze się mówią, jak ja będę chciał, aby te sprawy zostały upublicznione w takim sensie, że ja będę chciał dostać wgląd w te sprawy. Żebym ja jako pokrzywdzony, moją, członkowie mojej rodziny, którzy byli bezprawnie e, inwigilowani, mieli wgląd w to i żebyśmy mogli złożyć wniosek o e, po pierwsze, o to, żeby ścigać. Funk niewinnych, po, ścigać niewinnych. funkcjonariuszy, którzy e, szczególnie tych na stanowisku dyrektorskim, e, którzy e, wyrażali zgodę i e, kierowali funkcjonariuszy do tej bezprawnej roboty, to jest raz, ale dwa też wniosek o to, żebyśmy mieli prawo, bo jak będzie stwierdzone, że jest to bezprawne działanie, które w sposób oczywisty było, to będziemy mieli prawo do odszkodowań. I wracając do, bo wiecie, wiecie państwo, no jednak powiem tak, jak się oglądało kiedyś x lat temu, naście, ten słynny film Życie na podsłuchu, no to była to niemiecka republika demokratyczna i tak się wydawało, że jak jakie to szczęście, że te czasy już nie wrócą. I nagle się okazuje, że one wracają. Ale my zem pisali o członkach mojej rodziny, a co robią, a jak zarabiają, a że już nie będą zarabiać, nie będą. Przecież to było stygmatyzowanie, pokazywanie, wskazywanie miejsc. To, to wszystko szło z tych notatek. Ludzi, którzy byli niewinni. Nic nie robili nigdy w życiu. To samo o członkach rodziny Janka. Atak na dzieci. No, czegoś takiego pamiętajcie, szanowni państwo, to później. Przy zmianie władzy, jeżeli te mechanizmy nie zostaną e, zmienione, będzie takim samym panie ministrze. Może być taki, taki sam atak dalej pewnie i był na pana i dalej na Donalda Tuska, na jego, na jego rodzinę, na innych ludzi, na każdego z państwa. Tak to będzie mogło wyglądać. Nie, ma, ma być to odstraszającym przykładem. Że tak robić nie wolno. Natomiast mnie z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia jest przykro, że trzech takich gnomów niedowartościowanych, którzy całe życie mówiąc brzydko mieli baty na podwórku i zabierane kanapki w szkołach, nagle w ten sposób zdobywając władzę, patrząc na pewnego rodzaju oczekiwania, ich elektoratu, który jest mściwy, który jest głupi i to róbcie sobie, głupi i mściwy e, wytworzył atmosferę do krzywdzenia ludzi. Bo on, ja ich za to winię. Wytworzyli atmosferę do krzywdzenia ludzi teraz po to, żeby się poczuć szeryfem. Już to poczucie się szeryfem Ziobry to było to, kiedy on z tym małym damskim blokiem pokazał społeczeństwu, że on jest uzbrojony, że on ma broń. Tak, to też jest. 30 bo to, bo, to, bo to... 30 lat nosiłem, nosiłem broń, czasami się jeszcze klepię po tym boku, nie mam tej broni, czuję się tak samo. Nie czuję się ani jakiś lepszy, ani gorszy. To jest na, narzędzie które jest potrzebne do wykonywania pewnych obowiązków, a u nich to jest pewnego rodzaju viagra, rozumiecie państwo? Nie wiem dlaczego. To jest to. I u Jarosława też. Zobaczcie te mm, rzeczy, które, które opisuje Donald Tusk, kiedy Jarosław wyjął mały pistolecik i mówi, że gdyby chciał, to by go y, zmuchnął w windzie, to zrobił. Rozumiecie państwo? Stąd z takich niedowartościowanych ludzi, którzy... Już od początku swojego życiorysu mieli jakiś problem, e, wynikają później te problemy dla całego społeczeństwa. I to jest, ja spodziewam się, że jacyś socjologowie, czy mm, jacyś ludzie, jacyś naukowcy y, opiszą ten fenomen, który powstał w Polsce, że właśnie tacy ludzie, tacy ludzie wywołali u nas taki kryzys społeczny. Niedowartościowani, słabi, Te, na czym y, Lech Kaczyński doszedł później do władzy. Chociażby na tej słynnej aferze, którą wywołał na końcu, została wywołana na końcu, na, na końcu y, kampanii wyborczej w Warszawie tego słynnego gay bombera. Miał szansę wyjść i pokazać, że on reaguje. W jakieś atrapy bomb. Zobaczcie, patrzcie, tak to, tak to wszystko wygląda. Tak to się dzieje. W tej chwili też mamy do czynienia z włamaniem do pylonu jednego z mostów w Warszawie. Ja bym na to bardzo skrupulatnie patrzył. Oczywiście bym tego nie bagatelizował, ale to wszystko jest modus operandi, taki putinowski. Putin potrafi nawet, potrafi nawet wysadzać budynki, a oni są taką słabą kopią do straszenia społeczeństwa i pokazywania, że oni potrafią zaprowadzić porządek. I zaprowadzili porządek w ten sposób, że skrzywdzili takich ludzi jak Tomasz Komenda. Spodziewam się, że to nie był jeden... Tak, tyś. ale to jest... Jeszcze raz, drodzy Państwo, ja sam pamiętam, miałem kolegę, który na fani wielkiego wzburzenia Lecha Kaczyńskiego, że należy zacząć rozliczać przestępstwa tzw. białych kołnierzyków, spędził sobie trzy miesiące w areszcie i ta jego sprawa potem, już nawet nie pytałem go ostatnio, co się z tego stało, ale trwała jakieś 13-14 lat. Dostawał jakieś odszkodowania po, ze Strasburga za właśnie przewlekłość tych, w tych sprawach. Natomiast chodziło o takie, do czego prowadzi. Dlaczego my tu mówimy, dlaczego to jest szalenie niebezpieczne? Do czego prowadzą e, gromkie pokrzypowywania prokuratorów i stanie z batem nad ludźmi, od których działań e, decyduje później się, czy właśnie ktoś niewinny nie trafi do więzienia, czy tego w momencie, w którym przykłada się po prostu presję, kiedy się dorzuca wątek medialny, kiedy po prostu e, wszyscy chcą mieć zamknięte sprawy. Kiedy, bo, bo jest presja medialna, musimy znaleźć winnego, bo się inaczej od nas lek Kaczyński nie, nie, nie odczepi. I teraz uwaga, najgorsze, co zrobił Kaczyński, to jest to, że on palcem wskazał na winnego. Tak. I wiecie Państwo, to jest straszne i to jest straszne naprawdę, że na trasie to wystarczyło. Ta presja, którą on przyłożył, wystarczyła do tego, że iluś ludzi nagle oślepło. I każdy następny w kolejce czuł się lepszy w takim sposób, że miał kontrasygnatę. Czyli wiecie państwo, to już nie ja go wsadziłem, ale przecież ten prokurator się tego, ta sędzia się pocieszała, ale to prokurator przed tymi aktami. Nikt nie chciał, wiecie państwo za co szanuję na bardzo sędziego Igora leje to jest to, że jak mu, chciał mu dowalić e, Ziobro i to całe towarzystwo, to dawało mu sprawy, w których zgodnie z prawem powinien był e, w, zawnioskować e, orzec kasę dla odszkodowania dla gangsterów. I oni uważali, że i teraz takiej pułapeczka, że jak... Że teraz Tuleja orzeknie tą kasę dla gangsterów i będzie dostawał w łeb jako prawo. Obrońca gangsterów, obrońca gangsterów. A jeżeli tego, to my go rozwalimy, bo zmusimy go do tego, że zmienił swoje, ten, swoje zna, zna, znaczy przekonanie o tym, że prawo powinno być jednakowe dla wszystkich. I oczywiście sędzia Tuleja wychodził i zasądzał tak, jak powinno być w paragrafach, nie patrząc na to, kogo dotyczy sprawa. Wiecie Państwo, to są też. Tak opinii publicznej Tak, są... wbrew temu, czy, czy pisarskiej, wbrew po prostu, wiecie państwo, bo strasznie tak. łatwo szczuć. Strasznie łatwo szczuć, strasznie łatwo jest y, zrobić człowieka, no 18 lat y, zrobienia z człowieka pedofila. No ja rozmawiałem z Piotrem Timochowiczem, który spędził tam prawie rok w więzieniu z piętnem pedofila. Statua ja te, wrzaski, te wrzaski na Białorę, jak byłem w tym samym czasie, też, kiedy był Piotr, to, to, to była straszna rzecz, bardzo zła. Ale to są, Szanowni Państwo, to są te historie, w których w których człowiek jest skazany jeszcze za, zanim w ogóle zostanie osądzony. I teraz uwaga! W jego wypadku, na przykład w wypadku znowu, areszt był czystą, kompletnie pozbawioną prawa pe, 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 uzasadnienia? retorsją za to, że Piotr miał takie a nie inne poczucie humoru i miał te dwie kaczki Lecha i Jarosława zbieżność imion przy... Wartował, że Jarosław stakał na Lecha Musi. no i tam e... i za to poległ Piotr wtedy tak. I, za to go, i za to go wsadzono po iluś latach od przeszukania, wsadzono go do aresztu e... czysto represyjnie. i to są tego typu historie, wiecie państwo tylko, że moment polega na tym że jeżeli tworzysz tego typu system w którym przestają już działać procedury, tylko zaczynają się działać takie, co się komu wydaje, to e, doprowadzi to do tego, że w pewnym momencie coraz niżej ludzie, coraz na niższym szczeblu hierarchii zaczynają używać tych narzędzi do e, gnojenia ludzi. Bo to, to się robi. Rodzice... Tak Putina z oczekiwaniem, wiesz, kiedy zabili Politkowską, teraz zabito Nawalnego. Oczekiwanie. On po prostu. E, oni spełniają wcześniej życzenia dyktatora. Tak to wygląda. Tak samo tutaj. Rozumieją, że jeżeli wykona się tego typu działania w stosunku do przeciwników tych dyktatorów, a u nas tych dyktatorków, to będzie to dobrze postrzegane. Nie trzeba precyzować tego. Wiadomo, aha, tu będzie zadowolenie. No ja pamiętam, jak. Yy, i... Przypisywali sobie niektórzy funkcjonariusze ABW to, szli do, do, do Dudy i mówili, że to dzięki nim ja zostałem drugi raz aresztowany. Tak, przypisywali sobie to i, i, i z tego też żyli. Tak, tak, to tak. też było tak, było przypinanie sobie. Między innymi słynny Łajant twierdził, że to była jego zasługa, tak. szanowni Państwo. Natomiast. Yy, my... że, że Ciebie mówienie, że Ty się nie ruszysz bez, nigdzie nie pójdziesz bez ich. Yy, kamery bez ich wiesz ingerencji, nigdzie. Pokazywanie, tak. oglądanie balkonu, próba instalowania w stosunku do dzieci jakiejś agentury, jakieś kompletnie wynaturzenia. Szanowni Szanowni Państwo, to są rzeczy, tak, tak, tak właśnie się tworzy dyktatura, dlatego pamiętajmy o tym przy Tomaszu Komendzie, który zmarł na raka parę lat po opuszczeniu więzienia. Te miliony, które otrzymał za niesłuszne aresztowanie, w żaden sposób nie uczyniły jego życia. Może łatwiejszym trochę uczyniły, ale nie uczyniły tak. Dobrze, tak. Że, dostał. No dobrze, dobrze że dostał. Dobrze, że dostał. Tę świadomość przynajmniej miał, cieszę się bardzo. Tak, nie, no dobrze, że dostał, tylko mówię. Pracia że Kolin się ładnie zachowywali wobec niego, bardzo się cieszę też. Dobrze tylko, że y, po prostu y, to w żaden sposób nie, rekompens... nie zrekompensowało 18, nie. 18 lat życia. I to jest ta pomyłka wymiaru sprawiedliwości, do której się przyczynił. Lech Kaczyński w sposób bardzo mocny, napadając na niego publicznie i de facto wskazując go jako sprawcę, co zostało potem następnie potraktowane po prostu jak w Rosji, że e, szef przemówił, znaczy się wszystko jest jasne, pamiętajcie Państwo, on potem miał akta u siebie, więc to było wszystko jako prokurator generalny, po prostu brał to na klatę. Jestem bardzo ciekaw, jak, 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 by, jak, jak by się tłumaczył, gdyby dożył chwili, w której by się okazało dla niego wywiad, na kogo by zwalał winę i czy stać go byłoby na przeproszenie komendy, że przyczynił się do tego i jego podwładni, a jego podwładni to wykonali, że przyczynił się do pozbawienia wolności niewinnego człowieka na 18 lat. Gejowski militaryzm Prus, Szanowni Państwo, to jest artykuł o Fryderyku Wielkim, człowieku, który zbudował potęgę Prus, plus małego państwka, które de facto pożarło Polskę, bo to Prusy doprowadziły do rozbioru, ponieważ Rosja wcale nie była zainteresowana dzieleniem Polski i tak miała całość. Prusy postanowiły wyszarpać dla siebie fragmenty Polski. To jest naprawdę bardzo ciekawy tekst. Oprócz tego, dlaczego to braciom Wright powiodła się próba wzbicia pierwszego, pierwszej maszyny w powietrze? Krótki rys tego, co sprawiło, że to właśnie bracia Wright byli tymi, którzy polecieli pierwsi w przestworza. I bardzo ciekawa historia, szanowni państwo, pokazująca, jak się łączy historia z teraźniejszością. O kulisach zbicia majątku przez rodzinę von der Leyen, czyli rodzinę Urszuli von der Leyen, która jest jeszcze wciąż odchodzącym komisarzem Unii Europejskiej. Polityczni baronowie jedwabiu. Jak władza pieniądza przekłada się na władzę e, polityczną? Szanowni Państwo, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Zapraszam, a teraz Tomek. Panie Jarosławie i Panno e, Zofio, po 17 koniecznie teraz do wizerzystki. Nowy makijaż, nowa fryzura, nowy piękny garnitur, ten oczywiście w kolorze czarnym i tak jak Forbes T i, i, i krawat w kolorze czarnym, bo wie Pan co się dzieje. No Jest znowu kłopot, jest źle, bo jest w tej chwili już procedowane to, że być może nie będzie ten mandat po wąsiku cały czas już zestawiony tak sobie do końca kadencji, że, że tak jak sobie pan życzy, nie? Bo prawdopodobnie istnieje możliwość, że będzie taki proceder jak z panią Pawłowską, i tutaj chodzi o panią. Yy, Działaczkę Prawa i Sprawiedliwości, Wioletę Kulpę, przewodniczącą tamtejszych struktur partii. I pan, no teraz ciekawe, jak pani Wioletta Kulpa się zachowa. Także pani Jarosławie, od razu, niech pan przyszykuje te te piosenki, przejście na ty, całowanie w rękę, niech pan może poćwiczy całowanie w rękę bez ślinienia się, coś pan, coś pan wymyśli, naprawdę. Czy jakieś inne stanowiska, no musi pan coś znaleźć, bo te niepewne stanowiska po ewentualnych jakichś tutaj wyborach, w zwycięstwie Pana w wielkim, w wyborach samorządowych, to nie bardzo. Może teraz urok osobisty, może coś w tym rodzaju, nie wiem, niech Pan pomyśli. To jest niezwykle ważne, bo jak Pani Kulpa teraz znowu powie, a co mi tam, ja, ja biorę to miejsce po, po wąsiku i, i, i co mi obchodzi Jarosław, tego może pan nie przetrwać. Panie Rosław, do kosmetyczki, na solarium, czy gdzieś tam do wizerzystki i te wszystkie rzeczy. Może jakaś taka rosyjska szkoła uwodzenia. No, miał pan już początek z panem Wasinem, ale nie wiem, czy jeszcze raz panu pomoże. Ale to chodziło o coś innego. To co chodziło o coś innego. Teraz musi pan po nowemu, po nowem musi pan zauroczyć panią Gulbę. Naprawdę. Niech pan ćwiczy. Warto. Szanowni Państwo, do zobaczenia.